Hej ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. W tym odcinku i przez następne parę odcinki będziemy na swojej wielkiej wyprawie z misjami pobocznymi. Będę chciała po prostu wszystkie zrobić. I powiem wam tak, w tym odcinku przejedziemy się po całej mapie i pozbieramy tabliczki ogłoszeń. Zacznijmy od tej, bo jest daleko i będziemy się chciały do niej wracać, potem pojedziemy tutaj. I tak. Zauważyłam, że pozostałe tabliczki nam się zaktualizowały. Te, które już wcześniej mieliśmy. Pewnie tam nam się pojawiły jakieś pojedyncze zadania, tak? Więc przejadę się, zrobię to. Jezu, ile tutaj jest rzeczy nie od... Ten... Znaczy odkryto, odkryłam te strzeżone skarby, ale tutaj były potwory, których zawieść nie mogłam. Ciekawe, czy teraz mi się to uda. Dobra. Ruszajmy. Zbieraj zadania poboczne, nie ma co czekać. Tam tego, bo my chcieliśmy tego, no, podziękować. I tutaj mamy taki mały podarek. Portret hierarchy, jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko... Ciekawe skąd? Nie mów skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze, bywaj. Nie ma sprawy. A teraz przedstawia hierarchę Hemelfarta. Piękny. Wygląda na strasznie grubego. Dobra. Ruszajmy, kłodka. Idziemy. No, będzie trochę zabawy z tym. Szczerze powiedziawszy, już się nie mogę doczekać, bo... ja osobiście szukam bardzo jednego zadania. Tego, które było pokazane w trailerze z wampirem. Bardzo bym je chciała przejść i zobaczyć, o co w tym chodzi. Po prostu mnie to niezwykle ciekawi. I na razie jedźmy. Okej, tu są jakieś wilcy. Jazda potworów. Czy to są wilcy? To chyba nie były wilcy. Zapnij trochę płotka. Co to kurwa jest? Jezus Maria, jaki dziwny... Aż śmieciarki przeszły. To już chyba jak pojedziemy zgodnie z drogą, to dojedziemy do miejsca, co? Jesteśmy niedaleko, no. Okej, wieś Bonowic. Tablica ogłoszeń. Ruszamy. Nie będę się tam pakować do środka. Może jak mnie zadanie tam zaprowadzi, ale na razie nie teraz. Biada, we wsi Hedel zalęgły się olbrzymie pająki. Nie dość, że wielkie to jak pustodoły, to jeszcze żarłoczne. Wielkie pająki nie muchami się żywią, jedno ludźmi. Jeżeli ogłoszenie to przeczyta jaki wędrowny pogromca potworów, to może się zainteresuje. Nagroda za oczyszczenie Hedel z potwornych pająków na pewno go nie ominie. Strzeźcie się człowieka, który włóczy się po okolicy, twierdzi, że jest weteranem wojennym, który nie ma jednej ręki i prosi o wsparcie. Nie dalej, jak dwa dni temu przyjąłem go pod swój dach w dobrej wierze. Rano okazało się, że ten zeżarł wszystko z piżarni, a wino to nawet w podziemnym schowku wyszukał i wypił. Pół beczki, nie wiem gdzie mu się to zmieściło. Ponadto moja córka twierdzi, że ją nad ranem obłapiał i to dwoma rękami. Kłamca ten kazał na siebie mówić Odrin, ale kto go tam wie, jak się naprawdę nazywa. Jeżeli zamierzasz podróżować przez trupią Knieję, tudzież przez okolice ruin zamczyska Arnskron, nie rób tego. Lepiej nadłożyć wiorstwy i ominąć te miejsca. To dla twojego dobra, albowiem nic dobrego tam ani ciebie, ani nikogo innego nie spotka. Witam, nazywam się Krister Hegen i jestem druciarzem. Osiedliłem się w wiosce Moryń i zapraszam wszystkich potrzebujących do chaty imienia Szetera. Wynajmuję u niego izbę. Zapewniam najlepsze wyroby i niewygórowaną cenę. Zapamiętajcie sobie. Wioska Moryń, druciarz Krister Hegen, ceny niskie.
Masz o cię ochotę na grzybka? Chcesz sobie parzyć ziółek? Marzysz o chwili relaksu po całym dniu pracy na polu? Zajdź do chatki pana Dziny. Borowiki, inne grzyby, suszone pokrzywy, chmiel, lulki, mleko, dziewięć sił, kopocik zmaku i wiele innych. Kompocik zmaku i wiele innych, dobra. Skupi sprzedaż run leśnego u pan Kracego Dziedziny. Dobrzy ludzie, uczeń mój Folkert przepadł bez śladu, wielce się o niego martwię, przeto temu, kto go odnajdzie i sprowadzi niebagatelną sumkę w koronach nowigradzkich wypłacę. Jak to zainteresowany, zachodźcie do mojej chaty, co pod Oxenfurtem stoi. Gdybyście drogę zgubili, pytajcie chłopków, gdzie zielarz przyjmuje, to wam kierunek wskażą. Oto Bamber, zielarz. Pięknie. Mamy mnóstwo nieodkrytych miejsc. Proszę. Już nam się robi. Już nam się zaczynają zbierać. Pytajniki. No, będzie ciekawie. Dobra. Jedźmy. Na razie po kolei, dziki pies. Nie wiem, czy ja się będę wybierać w tą stronę i zaczynać od tej strony na sam początek, bo tutaj mamy psy, które mają pytajniki nad głowami. Tam wcześniej też spotkaliśmy jakieś dziwne, dzikie zwierzę, co tupie i syczy i burczy i dyszy na kark. Więc ja nie wiem, czy ja na razie chcę się tutaj wybierać. Okej. Naprzód! Jest tu gdzieś jakiś znak? Okej, okay, nowy znacznik, dobra. Są mu dwa miecze. Gubi je czy co? Tak, ciągle i nieustannie. Ale zajebiste pola. Chmiela albo winogrona. Ewentualnie coś innego, jest wiele roślin, które rośnie w ten sposób. Może znowu nie taka ogromna ilość, ale... Czy to jest niedźwiedź? Nie, to jest skała. Wyglądał jak niedźwiedź. Dobra, jedziemy dalej. Znowu zjawisko bandytów. Też byli na czerwono. Co drzesz, japę? Masz jakiś... Aha, to mnie się boisz, tak? Dobra. Okej, okay, gro, zrozumiałam za pierwszym razem. Uczeń zaginął bez śladu. Doświadczonego ogrodnika zatrudnię do zmiany aranżacji porku... Jestem uchodźcą z Wela, nie mam co jeść, podejmę się każdej pracy. Dałem osłu w dwa żłoby, w jeden owiec, w drugi siano i wziął sukinsyn zdech z głodu. Trochę świeże na kiełbasy można jeszcze przerobić. Jak jest jaki chętny masaż, to niech we wsi pyta o Kobego. Okej, dobra. Ludzie, uważajcie na tych przybłędów z Welem, bo każdy jeden to złodziej, leń, brudas i głupek. Wziąłem paru do pracy w polu, to zamiast chwasty wyrywać, bulwy wykopali, na surowo zjedli, no i oczywiście zaraz się pochorowali. Wtedy, jak do was tacy zajdą, kijem od razu przegońcie, Bonifas. Nie rozumiem, co czytasz, nie dziwne, bo to po nilfgaardzku, ale wkrótce cały świat będzie mówił w tym języku, wtedy lepiej się go już teraz nauczyć, a nie podpisywać
podpisany pomóc w tym może za niewielką opłatę. Każdą białogłowę bez wyjątku, bez względu na wiek, rasę i wygląd zadowolę. Czy to w pierzynie, czy to w rozmowie, mi tam wszystko jedno. Zainteresowane moją kompanią, panie proszę o zostawienie na tablicy karteczki z adresem. Jeśli zgłosi się do was przystojny młodzianin imieniem Odrin, to będę to ja, tak. Kolega Odrin, co? To jest już chyba... Aha. Spotka idzie do tego. Do stojaka z owsem. A niech sobie idzie w cholerę. Znaczy dobry koń. Bardzo dobry koń. Świetnie wychowany. Dobra, z tego co tu widzę, tutaj nie ma już żadnej tabliczki ogłoszeń oddalonej od nas. Bezpośrednio, więc chodźmy. Gdzie jest tablica ogłoszeń? Tu jest tablica. Tablica ogłoszeń. Okej. Coś zaczęła do mnie mówić. Nie wiem, czy słyszeliście. Ale ruszajmy. Zaczniemy sobie od dołu. Bo mam taką fantazję. Nie wiem, czy przeczytaliście tą podpowiedź, ale... W sumie Gerwant... Powinien być w stanie przynajmniej jakimś ardem rzucać, nie? Wysokiej jakości wybory do golenia. Przyprowadzam, że niewolnicy obozowi mają obowiązek wykonywać jedyne polecenia wydane przez oficerów. Zadaniem niewolników jest pomaganie kucharzom, inżynierom i rzemieślnikom. Nie będą więc sprzątać waszych namiotów, prać waszych skarpet, ani czyścić waszych kolczuch. Żołnierz, który zostanie przyłapany na wykorzystywaniu niewolników do wykonywania własnych obowiązków, zostanie na miejscu przypisany do szorowania latryn. Po służbie wpadnij do namiotu trzeciej kompanii drugiego batalionu na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Będziemy śpiewać m.in. Cesarzu coś Nilfgaard. My, druga brygada, przybył środek pod okienko, czarna piechota i wiele, wiele innych. Nie masz głosu, to wpadnij posłuchać. Wspólnie wszyscy ku zwycięstwu. Po ostatnich ćwiczeniach przez omyłkę ktoś zabrał mój hełm zamiast swojego i tak zostałem z Szyszakiem, który nie dość, że śmierdzi jak zasikane nogawice, to za cholerę nie chce mi wejść na łeb. Mój hełm miał na dzwonie wygrawerowane litery HI. Tego, co go zabrał, uprasza się o natychmiastowy zwrot. Starszy szeregowy, Hylet Idwal. Dzielnik żołnierzy, ostatnio do obozowego lazaretu zgłasza się rekordowo dużo żołnierzy niezdolnych ponoć do wykonywania służby, szczególnie zaś patrolowania okolicy ze względu na ciężkie choroby. Zaordynowano im opracowaną przeze mnie nowatorską kurację polegającą na robieniu ranów południem i wieczorem lewatywy. Większość chorych cudownie uzdrowiała po tym jednym zaledwie dniu rekonwalescencji, wzbudzając tym samym podejrzenie, czy trawiące ich bolączki nie były przypadkiem wyimaginowane. Wydaje mi się to wysoce nieprawdopodobne, jako że symulanctwo jest przez nasz kodeks karany z wyjątkową surowością. Na wszelki wypadek pragnę jednak zasugerować dzielnym żołnierzom, by zgłaszali się do mnie tylko z naprawdę poważnymi problemami zdrowotnymi. Geralcie z Rivi, z woli miłościwie napanującego jaśnie oświeconej księżnej Anny Henriety przybyliśmy do Północnych Królestw, by przedstawić ci nasze posłannictwo. W księstwie Toussaint pojawił się potwór straszliwy, bestią zwany, który dopuścił się straszliwych zbrodni na poddanych księżnej pani. Tylko najsłynniejszy pośród wiedźminów będzie w stanie zgładzić bestię, dlatego prosimy cię pokornie, byś raczył stawić się we wsi Debrza, gdzie czekamy na ciebie, pełni nadziei, że raczysz nas wysłuchać i wyzwolisz naszą ojczyznę ze szponu strachu. Twoi pokorni słudzy i rycerze jaśnie oświeconej... Coś tam. Ta... Dodatek krew i wino, co? Co mi wybrujesz? Znaczy dopada, mówię, że wibrować zaczął. Dobra, chodźmy. A to jest tak zaraz tutaj? A, ciekawe.
Aha, dobra, to się pojawił jedno zadanie w każdym z tych, tak? Czyli w sumie mogłam sobie odpuścić to. No dobrze, no dobrze. Chodźmy w takim razie tutaj, od północy tym razem. Nie będziemy robić tego zadania. Nie w tym momencie. Może kiedyś indziej. Wziąłbyś się za jakąś robotę! Wasze rodziny. Jesteś jednym z nas, a my o swoich dbamy. Super. Tak. Kierunek Skellige, włączmy to sobie na razie. Jakoś zmęczona jest. Daj tam mnie wszyscy święty spokój. Porozmawiamy z nimi, ale za chwilkę. Córka mi się urodziła, piękna niby dzwożona, silna jak czort, a drze się całkiem jak wściekła harpia. Jeno trochę głośniej. Zajdźcie do mojej chaty, wypić zdrowie małej i jej malutki, a i może imię wybrać mi pomożecie, bo waham się między Nasławą po stryjęce i Lesławą. I tak ładne, i tak dobrze, a dwóch imion przecież jej nie dam, bośmy proste chłopy są, a nie szlachcice, co sami wszystkich nazwisk spamiętać nie mogą. Ej chłopy, mam tam kto pług pożyczyć, bo ja, że moim o kamień w polu przydzwonił, to tak się wygiął, że choćbym bestia do niego zaprzągł, to pola nie zaoram. Dobrze ludzie, Beletyn zbliża się wielkimi krokami, o ile bogowie brońcie, wojna do nas nie dojdzie. Jak co roku na Błoniach wedle wsi będzie festyn, ognisko, tańce do świtu. Ale że nie samym tańce i śpiewem człowiek żyje, przygotować trzeba co następuje. 3 beczki jabłęcznika, 2 beczki wódki na życie pędzonej, 3 barany i jedną świnię dorodną, kiełbasy, kaszanki i kiszki, po pół pełta na głowę, 3 korce kaszy, 2 worki kartofli, 1 bur krwi. Z końcem miesiączka przejdę po wsi i wypytam, co kto może dać, albo ile koron do kasy dorzuci. Sołtys. Dobrze i ludzie, mówiłam już wszystkim po kilka razy, ale jeszcze na piśmie ogłoszę, żeby już nikt nie wiedział się... Nie wiedzą się tłumaczyć nie mógł. Chłop mój, Pomir, przysiąg na mateczkę Melitele, że nigdy już się wuchy na piwa do ust nie weźmie. I dobrze zrobił, bo po tym jak ostatnio po pijaku przegrał w karty kozę, kury, masalnice i własne pludry, prawie żem go z domu na 4 wiatry przegnała. Więc jak to zobaczy, że Pomir do karczmy zachodzi, niech no zaraz do mnie leci, a nowigradzką koroną wynagrodzę. A jeśli ja zobaczę, że ktoś go do picia namawia, że mu kufel lub kieliszek pod nos podstawia, to zobaczycie huncwoty, że motyką nie tylko można grządki pielić, tak? Dobrzy ludzie, wiem, że droga jedzie jakoby naokoło, że najkrócej jechać przez moje pole, ale jak jeszcze kogo przyłapię, jak mi żyto tratuje, bo bogów, to bogów broni na świadku, że cepem wymucę, także żadna kość się ciała nie ostanie. Więc lepiej dokładnijcie drogi podróżniki handożone dobrze radzę. Do łowców, tropicieli i wiedźminów. Nieszczęście spadło na moją miodosytnię i pasiekę, którą od 5 pokoleń byt zapewnia całemu rodowi Meisterdorfów. Barciowie widziało się na niej, zapanoszyło. Porozwalało ule, wytłukło pszczoły i niszczyło łąki w okolicy. Kto by miał odwagę i chęć na tyle, żeby pomóc... Bierz uczciwym pszczelarzom i ubić widziadło, niech się do mnie lub moich synów zgłosi, to w szczegóły wprowadzimy. Za każdą pomoc wdzięczni jesteśmy i gwarantujemy nagrodę. Odkryte miejsce. Zapiszmy. Dziecię mówi, że za dużo gadam. Halo, panie! Jesteście wiedźminem, prawda? Jakbyś cebulę z olejem zajarał, to byś wyblanałeś. Chcesz wiedźmina? O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Godard. On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży. A człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi.
potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi zgrają dezerterów, niedobitków z różnych armii, takich co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, Wiedźminie. Są naprawdę groźni. A to już zaraz, co? A zróbmy to. Tyle wystarczy? Jeszcze nie. A tyle? Jak piękny pies strażnicy. Strażniczy. To do północy poczekam, no. No i gdzie oni są? Chyba, że to musimy czekać. Nie? Się powinni tutaj... Myślę, że z tej strony powinni się pojawić. Najprawdopodobniej. Z tego, co mapa pokazuje, tutaj jest większy po prostu obszar, no. A to wygląda. Pochowali się w górze. Wiedźmin! Co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie. To nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Z jednej strony ma rację, że próbuje go dorwać, bo no była umowa, tak, chłop chciał więcej niż ta była w stanie mu dać, niż było umówione. Nie zgodziła się, więc ten się wkurzył, oburzył, cokolwiek i nasłał na nią łowców czarownic, tak? Też bym się wkurzyła na jej miejscu i też bym próbowała gościa dorwać. Jednak z drugiej strony to są po prostu bandyci, więc... Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej.
A jednak potwór, co? Ej, koleż, uważaj sobie. Musimy go obejść. Dobrze. Nigdy się nie nauczycie. Zacznijmy od bandytów. Kończę w koło! Razem bić kurwy syna! No to się wjebałeś! Okej. Spróbujmy tego odwaru. Powiem wam, że zajebisty jest ten odwar. Zróbmy akcji. Auć. Muszę być bardziej ostrożna. Chciałem zauważyć, że eliksir mnie zabija. O ty w chuj. O, jak pięknie! Jak pięknie! Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę. No i owszem. Zaraz umrę. No, ten odwar jest bardzo niebezpieczny. Bardzo przydatny, ale bardzo niebezpieczny. Z tego, co widzę. List do matki. Kochana Lili, jeśli to czytasz, to znaczy, że oboje z ojcem już nie żyjemy. Poprosiłam Gwarda, żeby dał ci ten list dopiero, gdy będzie pewien, że nie wrócimy. W czasie twojego pobytu na Akademii wiele się wydarzyło. Jeden ze statków ojca zatonął i popadliśmy w długi. Nie pisałam nic, żeby cię nie martwić, żebyś nie wracała. Twoja edukacja i przyszłość są dla nas najważniejsze. Wierzyciele zaczęli zgłaszać się po pieniądze i nie chcieli nawet słyszeć o spłaceniu długu w ratach. Kiedy się okazało, że nie możemy im oddać całej sumy, poprzysięgli nas zniszczyć. Jakieś draby chodziły za nami krok w krok, nie spuszczali nas z oczu. Było tylko kwestią czasu, kiedy tajemnica naszej rodziny się wyda. Nasłali na nas łowców czarownic i wtrącili do lochów. Słyszałam, jak strażnicy dotkują, że mamy mieć pokazowy proces i egzekucję. Dałam jednemu ślubną obrączkę i zgodził się, żeby Egwart nas odwiedził. Ojciec chce mu przekazać ostatnią instrukcję, a ja ten list dla ciebie. Nasze skromne, nieoczekiwane pożegnanie. Bądź silna, moja słodka. W tych żyłach płynie krew człowieka i wilka, a to zobowiązuje. Zabraniam ci się za nas mścić. To nie zwróci nam życia, a tylko ściągnie na ciebie katowski topór. A przecież nie możesz umrzeć nie w taki sposób. Musisz swoim życiem i postawą udowodnić, że ludzie i likantropy mogą żyć w zgodzie obok siebie. Wyjdź z miasta jak najszybciej, zabierz tylko niezbędne rzeczy, z nikim się nie żegnaj, nie pokazuj się publicznie. Pojedź tam, gdzie jeździliśmy na polowania, gdy byłaś małą dziewczynką i przeczytaj...
i przeczekaj najgorsze. Tamtejsi ludzie, co prawda, pewnie nas nie pamiętają, ale to dobrzy, prości wieśniacy. Z pewnością będą ci przychylni. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo prześladowań niedługo się skończy i będziesz mogła wrócić do domu. Tymczasem uważaj na siebie i nie daj się sprowokować. Pamiętaj, kim jesteś i nie daj się sobie mówić, że to coś złego. Taka się urodziłaś i powinnaś być z tego dumna. Żyj dla nas, kochamy cię, mama. O, to jest smutny ten list. Ale strasznie długo trzyma ten cały eliksir, jakby nie było. No ale dobrze. Chcesz być moim chłopakiem? Okej, regeneruje mi się życie. To dobrze. Moja droga dziewczynko. Znaczy mała dziewczynko droga. Bardzo niebezpieczne prosić dziewczyna. Prosić Wiedźmina o to, aby był czymś chłopakiem. Poza tym ja już mam, Wiedźmin już ma dziewczynę. Swoją własną, więc raczej nie. Mhm. Chodźmy tutaj po zadania. Mam ci przywalić. Uczciwi mieszkańcy Nowigradu, apeluję do was i lojalnie ostrzegam. Nie róbcie interesów z niejakim Deokrem. Choć jego ród szczyci się prawością i uczciwością, on sam jest kanalią i oszust. Sprzedał mi po okazyjnej cenie dom, w którym straszy. Mieszkać się nie da, bo złe duchy spokoju nie dają. Na razie to tylko hałasy i psoty, ale kto wie, co się będzie działo z czasem. Dlatego kto tylko oleju choć trochę ma w głowie, niech ten dom przeklęty omija i z Deokrem w żaden sposób nie... żadne spółki nie wchodzi. Wiecie co? Wyłączę to na razie, nieodkryte miejsce. Tak, zajmiemy się tym wszystkim, zajmiemy się tą całą resztą w kolejnym odcinku, a ja w tym wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.